Witam Państwa po krótkiej przerwie, a goście w moim studio zapowiadani. Arkadiusz Marchewka z Platformy Obywatelskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. I Przemysław Kazaniecki, reprezentujący Stronnictwo Demokratyczne Dziś. Kłaniam się nisko. I ze mną jest, tak jak mówiliśmy wcześniej, Grzegorz Kluczyński, który serdecznie będzie pomagał mi w rozmowie i na bieżąco informował nas o tym, jakie problemy, jaki udział w dyskusji biorą internauci. Co powiedzą internauci? Co powiedzą, jakie głosy się pojawią. A dzisiaj będziemy rozmawiać, proszę Państwa, o Szklanej Pułapce, czyli słynnym budynku problemowym bardzo w Alei Kwiatowej. I moje pierwsze pytanie do Panów właśnie, co tam się dzieje? No bo wszyscy czekaliśmy, że otworzy się jakiś nowy lokal w Szczecinie. Budowla została wykonana i zanim ktokolwiek miał szansę tam wejść, to już przecieka. Myślę, że cała aleja, która kiedyś nazywała się Kwiatowa, teraz ja mówię na nią Skrzyniowa, jest chyba wpadką dekady, bo nie dość, że budowa opóźniła się o prawie 12 miesięcy, nie dość, że kosztowała mieszkańców naszego miasta ponad 8 milionów złotych. A nie 3? O, 8, ponad 8, niestety 3. Pawilon kosztował 3. 3 to byśmy chcieli, żeby kosztowała. Cała przebudowa kosztowała ogromną sumę 8 milionów złotych. Niestety dzisiaj na tej alei są pustki, nic się tam nie dzieje. Pawilon, który miał być oddany do użytku ponad 2 miesiące temu, miało w nim tętnić życie, do chwili obecnej stoi pusty. Nie wiadomo, co się będzie w nim działo. Miasto próbuje się przepychać, mówiąc w cudzysłowie, z wykonawcą o to, kto ma ponieść koszty naprawy rury, która pękła, więc jest to kompletny absurd i to, co się zdarzyło, to jest po prostu wpadką dekady. Mamy też, przepraszam na chwilę, Przemku, mamy Grzegorzu też głosy od internetów, oni mają jakieś pomysły, prawda? Co zrobić? Tak, internauci mają pomysły, żeby ostatnio się pojawiła taka sugestia, żeby napełnić wodą, wpuścić ryby, najlepiej rekiny i projektanta. No, brzmi to humorystycznie, brzmi to wesoło, ale to już sytuacja nie jest zbyt wesoła, to już... I utworzyć największe akwarium w naszym mieście. Utworzyć największe akwarium, oceanarium, a tak jak powiedziałem, brzmi to wesoło, ale już sytuacja wesoła raczej nie jest. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że ta Aleja Kwiatowa ma takie dwa oblicza, bo wieczorem, kiedy jest ciemno, to te meble miejskie są podświetlone i wygląda to nawet całkiem sensownie, jest tam przyjemnie się przejść, natomiast za dnia no, jest tam szaro i buro, po prostu te meble miejskie, które są pokryte materiałem, który wygląda jak coś porzewiałego, no niestety nie wzbudza wielkiego entuzjazmu wśród przechodniów, co widać zresztą po pustej alei, więc ja myślę, że można było to zrobić zdecydowanie lepiej, ale niestety nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, tylko trzeba dobrą ideę wymyślić dla tego miejsca, a nie tylko narzekać. A ty, Przemku, obronisz Trochę szkoda tej, no, będę trochę bronił, ale przede wszystkim szkoda tego biznesu drobnego, który tam został zlikwidowany. Bardzo fajnie by było, gdyby na Alei Kwiatowej jednak można było sprzedawać kwiaty. Ci ludzie szukają dla siebie miejsca, co jakiś czas zresztą kwiaciarze szczecińscy, którzy w centrum operują, mają problem z tym, żeby z racji różnego rodzaju remontów ten swój biznes spokojnie prowadzić. Tam można było to jakoś sprawnie zorganizować. Wygrała inna koncepcja. Też ciężko mi ją oceniać, po prostu no, tam kwiatów nie będzie, mimo tego, że studenci Akademii Sztuki próbowali jednym takim dniowym happeningiem jak bardziej okwiecić to puste miejsce, to jednak nie wyobrażam sobie, żeby robili to codziennie. Jeżeli chodzi o pawilon, o którym wspomniałaś, który faktycznie jest warty 3 miliony złotych, to on nie jest taki moim zdaniem do końca stracony. Miałem przyjemność wystąpić na zaproszenie zespołu Sin City Tribe na otwarciu Alei Kwiatowej, razem z Orkiem Urzankiem zresztą, i to miejsce ma ogromny potencjał. To jest coś całkiem nowego, dźwięk wychodzi na zewnątrz, ludzie się mogą zebrać w nietypowym dosyć miejscu. To jest, sceneria jest też wyjątkowa, dla wokalisty też to jest coś moim zdaniem bardzo oryginalnego i mocnego. To jest ciekawe doświadczenie i wydaje mi się, że można by obronić ten szklany pawilon, gdyby on jednak rzeczywiście działał. Dlatego też wydaje mi się, że pomysł, żeby tam powstała drobna gastronomia, być może nie jest najszczęśliwszy. Wydawało mi się, że ciekawiej mogłoby ten lokal zagospodarować Radio Szczecin, czy też jakaś instytucja kultury. No ale też ciężko mi powiedzieć, jak ta działalność będzie prowadzona, kiedy już będzie prowadzona, prawda? No, tutaj wszystko w rękach zarządcy. Albo ta, tak jak powiedziałeś, żeby pozostała ta Aleja Kwiatowa, tylko piękniej zadbana, żeby nie straszyły nas, tak jak z Grzegorzem mówiliśmy, te stragany. Ja myślę, że wymagała inwestycji, ale być może było warto uwzględnić interes przedsiębiorcy.
Nie oszukujmy się, stragany przynajmniej pod sam koniec tej działalności, no to już niestety ten trochę straszyły. Ale gdyby to pięknie rzeczywiście rozwiązać, prawda, jakoś tam architektonicznie rozbudować i zostawić tam te kwiaty, miejsce projekt. Jak najbardziej. Kiedy się już wie, że te pordzewiałe elementy są elementami z naszej szczecińskiej stocznicy, z takim trochę może przerażającym akcentem, ale zawsze jakimś, to jakby nabiera głębi konstrukcja. Ciężko jest mówić o tym, co było w przeszłości, bo wiemy, że kilka lat temu toczyły się rozmowy pomiędzy miastem, pomiędzy właścicielem tej alei, a osobami, które tam prowadziły swoje biznesy i z tego, co wiem, to do tego porozumienia nie doszło, ale niestety nie znam szczegółów tych rozmów. Patrząc na to, co jest dzisiaj na tej alei, to dzisiaj stwierdzam, że można byłoby to zrobić kompletnie inaczej, chociażby od strony estetycznej tego obiektu. Proszę sobie wyobrazić, że na tej alei jest około 15 ławek, na których mieszkańcy mogą sobie usiąść, posiedzieć, porozmawiać, poczytać gazetę, co innego porobić, ale z drugiej strony obok mamy 21 skrzynek energetycznych, co sprawia, że to raczej powinno się nazywać aleją skrzyniową. W innych miastach, jak popatrzymy na obiekty użyteczności publicznej, to skrzynki energetyczne są w jakiś sposób wkomponowane w całe otoczenie. Na przykład chyba we Wrocławiu, z tego co dobrze pamiętam, takie skrzynki zostały zdigitalizowane, gdzie na nich wyświetlały się różne ciekawe obrazy multimedialne albo informacje. I tak jak widać, można było to zrobić. U nas niestety postawiono na skrzynki, więc głównym przesłaniem, jakie niesie za sobą cała aleja, no to jest już niestety kontekst energetyczny. Tym skrzynkom jeszcze można dać jakąś szansę. Jeszcze nie wiadomo, jakie tak naprawdę te skrzynki znajdą przeznaczenie, ale jednak tak naprawdę perspektywa dla alei została już nakreślona. Tam już zbyt wiele rzeczy się nie wymyśli, tam już więcej, no, moim zdaniem należałoby pomyśleć o tym, żeby tam mogły się odbywać jakieś atrakcyjne koncerty w innej formie niż to jest możliwe w Szczecinie. Takie było założenie, przygotowując przetarg pod właśnie użyteczność tego pawilonu szklanego. Firma, która zwyciężyła w tym przetargu, przedstawiła jasną koncepcję, gdzie powiedziała, że oprócz tego, że będzie tam kawiarnia, będzie to tak zwany Szczecin Meeting Point, czyli miejsce spotkań, będzie tam również miejsce informacji turystycznej, będzie to mała galeria taka miała mała być. Mała galeria, doskonałe miejsce do tego, aby realizować różnego rodzaju przedsięwzięcia kulturalne i taki był program, taki był projekt. Z nieznanych nam przyczyn, ja jako radny do tego do chwili obecnej nie wiem, ponad 2 miesiące trwają ustalenia pomiędzy firmą, która przetarg wygrała, a miastem. No co jest kolejnym absurdem. Oprócz tego, że aleja kwiatowa została, skrzyniowa, przepraszam, Te rozmowy na jakim tle są między tą firmą, która przetarg wygrała, a miastem? Z tego, co udało nam się dowiedzieć, to są to kwestie szczegółowe dotyczące zapisów umów, między innymi takie jak okres dzierżawy tego pawilonu, co nie zostało jeszcze ustalone, co jest moim zdaniem bardzo dziwne. Więc czekamy na takie sprawy tak naprawdę techniczne, bo od strony oferty, którą zaproponowała firma, która ten przetarg wygrała, wszystko jest jasne, ponieważ koncepcja została opracowana, została miastu przedstawiona i została wybrana poprzez prezydenta i jego zastępców. To zostało na kolegium wybrane, prezydenckim przedyskutowane, ale do dzisiaj nie doszło do realizacji tego przedsięwzięcia. No mam nadzieję, że już dłużej to nie potrwa, bo oprócz tego, że budowa alei trwała dłużej, prawie 12 miesięcy, to jeszcze teraz czekamy kilka miesięcy na to, aby ktoś w końcu w tym pawilonie się znalazł. No to już jest absurd, już myślę, że dłuższych opóźnień być nie może, bo jeśli tak dalej będzie to... Z całą pewnością nie było to najtrafniej wydane 8 milionów w historii Szczecina. Myślę, że można było to zupełnie inaczej rozwiązać, jeżeli kwota jest ogromna, zwłaszcza w sytuacji, kiedy jest problem z tym naszym starym nowym miastem, gdzie te lokale, które są... No, w tej chwili już prosperują, mają problem z infrastrukturalny ogromny, żeby się rozwijać i te 8 milionów można było na przykład tam włożyć, a tutaj pomyśleć o tym, żeby to zagospodarować jakoś środkami może skromniejszymi. No ale z drugiej strony, kiedy to już się zdecydowano na tego typu inwestycje, no to trzeba było uważać, żeby to nie było zrobione w ten sposób, że problem jest w momencie oddania, prawda? Tam problem jest ze strumykami, które miały dodawać uroku, a co chwila się zapychają i to zalewa dodatkowo tą całą alejkę, dodając komizmu. No, mnóstwo kłopotów, które trzeba będzie jakoś poprawić, załatwić, a wykonawca
Już w tej chwili zapowiada, że chce cofnąć rękę ojmy, to już jest chyba drugie podejście. Pierwsze było przy bodajże happeningu Moniki Szpener. Także no, chętnie też by się pozbył tego kłopotu na stałe. Także same problemy, ale jeszcze chwilkę przerwimy. Grzegorze, jak nasi tutaj internauci? Tutaj mamy głos internauty, taki dosyć ciekawy. Pawilon, wiadomo, ma już najemcę, jednak ten najemca z wiadomych przyczyn nie może do niego wejść i go zagospodarować. Tutaj pan Krzysztof twierdzi, że wcale nie zdziwi się, jeżeli najemca zrezygnuje z tego pawilonu. Kto wie, czy znów go nie zaleje. No i może tak być, że wrócimy do punktu wyjścia, czyli... No akurat tam jest wiadomo, dlaczego został zalany ten obiekt, prawda? Tam była sytuacja nieszczelna, była jakaś uszczelka w węźle cieplnym. Także to już myślę, że akurat ta sytuacja się nie powtórzy, a nie wierzę, żeby ten szklany pawilon był zalewany z przyczyn atmosferycznych na przykład. No ale to powiedzmy, że firma, która wykonywała ten budynek, prawda? Ona w reklamacji zniwelowała jakby ten, no tą usterkę. Ja myślę, że powinniśmy tutaj nawet nie próbować wyjaśniać takich kwestii dotyczących, kto odpowiada za pękniętą uszczelkę, bo to jest trochę absurd. Ja szczerze powiem, że każdy człowiek, który racjonalnie chce prowadzić swój biznes, no też oczekuje bycia traktowanym poważniej, więc skoro 2 miesiące czeka na to, żeby miasto mu oddało do użytkowania pawilon, który po prostu wygrał w przetargu, tak można to nazwać, to powinno to miasto zrobić jak najszybciej. Co jest jeszcze bardzo istotne, no to jest fakt, że mówimy o zalaniu tego pawilonu, ale jednak energetyka cieplna, która odpowiada za ten węzeł ciepłowniczy, mówi wprost. Tam przez jakiś czas cały czas kapała woda i tam pewnie przez 2 tygodnie nikt do tego pawilonu nie wchodził. No. I takie padają argumenty, więc jak ja słyszę takie rzeczy, to się po prostu łapię za głowę, no bo to jest absurd, to jest po prostu komizm, inaczej tego nie można nazwać. Natomiast bardzo istotnym aspektem działalności całej tej LA, to jest to, co powiedział Przemek, to jest właśnie też połączenie ze Starym Nowym Miastem. Bo jak spojrzymy wszyscy dzisiaj, to ta aleja jest swoistego rodzaju wyspą. Bo żeby się na nią dostać, to trzeba przejść przez duże skrzyżowanie, przez przejście dla pieszych ze światłami, przejść tą aleją i z powrotem się jakoś z niej spróbować wydostać. Więc w chwili obecnej wchodzenie na samą aleję no mija się kompletnie z celem, bo nic nie można tam ciekawszego robić. Nie można tam napić się kawy, nie można tam popatrzeć na jakąś wystawę, nie można tam obejrzeć wydarzenia kulturalnego, więc jest to kompletnie nieuzasadnione. Kilka miesięcy temu pojawił się taki projekt stowarzyszenia SENS, który zakładał przedłużenie tej alei do trasy zamkowej, która miałaby połączyć to miejsce właśnie ze Starym Nowym Miastem. To była bardzo ciekawa koncepcja, która moim zdaniem miałaby duże szanse ożywić to miejsce i wcale nie droga. Moglibyśmy wtedy zrobić taki trakt pieszy rzeczywiście, który mógłby się ciągnąć aż do Starego Nowego Miasta. Byłoby to bardzo ciekawe. Jednak niestety prezydent oficjalnym pismem skierowanym do naszej Komisji Inicjatyw Społecznych, która rozpatrywała ten projekt, jasno powiedział, że nie zamierza na to wydać pieniędzy, co moim zdaniem nie jest dobrą decyzją, bo widzimy, że na 8 milionów poszło na wykonanie takiej inwestycji, a nie chce się dużo mniejszej sumy przeznaczyć na to, aby rzeczywiście doprowadzić ten projekt powiedzmy do końca i jeszcze lepiej go rozwinąć. Ale najemca się znalazł, tak? Jest chętny, który chce to poprowadzić, wziąć od miasta, tak? I otworzyć tam swoją restaurację. I tak naprawdę to, czy będzie tam droga dobra, czy niedobra, czy będzie można dojść, czy nie, to jest tak naprawdę problem tego, kto będzie tam prowadził biznes. Do czasu też. Proszę? Do czasu, dlatego no tak, ale miasto powinno umożliwić mu korzystanie z tego no sposobu. Tak, ale on mimo tego wszystkiego, co wie, on się zdecydował, że on chce to wziąć. W takim stanie, jak to jest w tej chwili, no może mimo tej pękniętej uszczelki. I teraz tak, on powinien to dostać i prowadzić i być wypłacalny. To jest jedyny problem teraz najemcy. Jeżeli on to wziął z tymi wszystkimi mankamentami, które my widzimy, może on tego nie widzi. On ten lokal chce, uważa, że tam zrobi dobry biznes. Dlaczego zatem nie bierze tego? Dlaczego miasto tego nie daje? Dlaczego nic się tam nie dzieje? Właśnie o to chodzi, że ten najemca jeszcze tego lokalu nie wziął, bo zauważmy, że do tej pory lokal nie został przekazany na rzecz tego najemcy. No właśnie. To nie jest dziwne, dlatego że wymaga to gumowców niestety w tej chwili. Proszę. To wymaga obuwia odpowiedniego, tam jest zalany cały dół. Z jednej strony nie możemy się dziwić, że ktoś, kto chciałby prowadzić tam swój biznes, nie chce tam wejść, dlatego że ten biznes będzie mu utrudniany i może przez to tracić klientów i dokładać do swojego przedsięwzięcia gospodarczego, ale z drugiej strony miasto jako inwestor jest w sporze z firmą wykonującą, od której oczekuje naprawy tego zalania, więc można powiedzieć, że to jednak Urząd Miasta jest hamulcowym całego tego przedsięwzięcia, no bo cały czas my mówimy o kwestiach proceduralnych, no które, właśnie, a powinniśmy które hamują to wyjaśnić, całą inwestycję tak. I to jest clue problemu. No więc właśnie. Także
To jest nielicha historia, uważam, dla ZDITM-u. Muszą naprawdę się teraz nieźle nagimnastykować, żeby jakoś z wykonawcą dojść do porozumienia. Tam nie wydaje mi się, żeby mógł tą reklamę po prostu cofnąć jednostronnie. Zakładam, że tam jakieś ustalenia, które ostatecznie firmę, która wykonywała, jakoś zobligują do tego, żeby tą sterkę naprawić, być może na jakichś nowych warunkach. No podobno, jak ja już mówiłam wcześniej, ta firma powiedziała, że ona już to zrobiła. Ja czytałam taką informację, że ta firma już to zrobiła, wywiązała się w ramach reklamacji i miasto nie będzie żadnych kosztów ponosić w tym związanych. Firma, która budowała, przebudowywała aleję i stawiała ten pawilon, powiedziała wprost, że nie wszystkie usterki, które po tym zalaniu się pokazały, są spowodowane pewnymi uchybieniami zawinionych z ich strony, które są po stronie wykonawcy. Więc ja się osobiście nie dziwię, bo jeśli z jednej strony ktoś prowadzi biznes, to nie może brać odpowiedzialności za coś, co nie jest jego winą. A z drugiej strony popatrzmy na takiego dzierżawcę obiektu, który rocznie będzie musiał za ten pawilon płacić około 55 tysięcy złotych netto, co daje ponad 4 tysiące złotych miesięcznie, więc rzeczywiście, żeby ponosić takie koszty wynajmu powierzchni, to powinniśmy rzeczywiście mieć to w jak najlepszym standardzie, jak najwyższym i nie powinno to wymagać nakładów inwestycyjnych takich typowo remontowych od najemcy, to jest oczywiste. No pewnie najemca, prawda, podejmując się tego najmu i tego, że będzie ponosił koszty też miesięczne czy roczne, prawda, bardzo duże, wiemy, no to musi dostać też ten lokal na odpowiednich warunkach. Tym bardziej, że nie jest jego właścicielem, więc nie może inwestować w lokal, który nie jest jego własnością, ale powiedzmy sobie szczerze, to jest lokal nowy, tam nikt do tej pory nie wchodził, więc to, że na samym początku pojawiają się takie absurdalne... Nie dziwne by było, gdyby najemca się wycofał. No bo na to samym ciężko początku już takie... przesądzać. Myślę, że przed Mówię, że nie byłoby tylko dziwne, prawda? Nikt nie mógłby się pewnie dziwić, że na takim etapie... Może po Tolsi Places byłoby to logiczne. Teraz myślę, że będzie chciał jak najwcześniej rozpocząć działalność. Teraz wszyscy sobie wszystko naobiecywali. Urząd Miasta, wykonawca, najemca i wszyscy czekają, kto co zrobi. I tak wszyscy patrzą na ten Urząd Miasta. No, nic dziwnego, No oczywiście, że nic dziwnego. Znaczy, Urząd Miasta jest inwestorem, Urząd Miasta jest właścicielem obiektu, dysponuje ogromnym budżetem i powinien mieć takie procedury, które sprawią, że tego typu inwestycje powinny zostać jak najszybciej realizowane i bez zbędnych uchybień. Bo w końcu wydawane są nasze pieniądze, podatników. Nasze podatników pieniądze, ale ja myślę, że to jest po ostatnich 3 latach rządów koalicji prezydenta Krzystka z PiS-em i z SLD do spółki, to Szczecin zyskał niechlubne miano miasta opóźnionych inwestycji. No to wszystko, prawda. Na co popatrzymy, co się realizuje w naszym mieście, jest opóźnione. Nie ma inwestycji, chyba ja nie mogę przynajmniej takiej znaleźć, która zostałaby oddana do użytku o czasie. Już pod koniec tamtego roku przy 8 kluczowych inwestycjach realizowanych w naszym mieście mieliśmy ponad 2600 dni opóźnień, co dawało w sumie 7 lat. To jak na skalę 400-tysięcznego miasta to jest coś nieprawdopodobnego. To jesteśmy zapóźnieni. Grzegorzu, co na internecie wrze? A dużo pojawia się gorzkich słów pod adresem wykonawcy. Na przykład tutaj internauta o pseudonimie Czakaraka pisze: w normalnym kraju wykonawca za te fuszery i opóźnienia więcej nie wziąłby udziału w przetargu. Względnie otrzymałby do zapłacenia spore kary za opóźnienia, a w tym temacie nic nie słychać. Dodatkowo, dlaczego ktoś, kto z ramienia Urzędu Miejskiego pilnował, odbierał inwestycje, dalej śpi spokojnie? Myślę, że to jest bardzo trafna uwaga tego internauty, dlatego że miasto nie nakłada praktycznie kar na opóźnienia. Z tego, co udało mi się zaobserwować, specjalnie zapytałem prezydenta o to, jakie są kary umowne nakładane na wykonawców, którzy realizują kluczowe inwestycje w naszym mieście. To są to kary, tak szczerze mówiąc, symboliczne. A z tego, co wiemy, to jeszcze pod koniec budowy właśnie Alei Kwiatowej, to jeśli mnie pamięć nie myli, to został podpisany pewien aneks do umowy, który przedłużał ten termin, więc tak to w tym mieście mniej więcej wygląda. Ja uważam, że to jest co najmniej dziwne i stawiam duży znak zapytania zatem, bo rzeczywiście w cywilizowanym mieście, gdzie powszechnie... powinny być takie obostrzenia co do terminu. Tam była sytuacja, jeżeli chodzi o stan pod ziemią. Tam były rury, które nie były uwzględnione na mapie. Myślę, że jeżeli chodzi o aneks i o te opóźnienia, to one wynikały z tego, że nie był odpowiednio oznaczony teren.
na którym inwestor wykonywał pracę. Z tym, że no jak została ta praca wykonana, to oczywiście no teraz widzimy, omawiamy to, że po prostu nie zostało to wykonane tak, jak należy. Być może no, mi osobiście ciężko stwierdzić, to, czy wady były na poziomie pomysłu, czy na poziomie wykonania. Na pewno w tej chwili ta aleja kwiatowa już się nadaje do naprawy. Już trzeba by coś nowego zrobić z tym, chociażby strumykiem. Ale ja myślę, że z punktu widzenia przeciętnego mieszkańca Szczecina nie ma to znaczenia, czy tam były nieoznaczone rury, czy jakiekolwiek kable szły pod tą ziemią, bo urząd to jest tak, tak szeroko rozwinięty instrument, który daje różne możliwości adaptacji powierzchni, powierzchni naszej miejskiej, co sprawia, że osoby, które odpowiadają za realizację inwestycji, powinny zdawać sobie z tego sprawę, co się dzieje w pewnych miejscach, w których będą podejmować pewne prace. No, za każdym razem słyszymy, że albo pogoda była nieodpowiednia, albo było za zimno, albo pod ziemią coś wykopano, albo jeszcze jakieś inne ciekawe okoliczności się znajdowały, które hamowały inwestycje, ale powiedzmy sobie szczerze, jeśli jest Wydział Inwestycji Miejskich, który od lat realizuje pewne przedsięwzięcia w naszym mieście i ewidencjonuje to, co się dzieje, na co patrzymy dookoła w Szczecinie, no to powinni sobie z tego zdawać sprawę. No nie trzeba być inżynierem, nie trzeba być specjalistą od budownictwa, aby zdawać sobie sprawę z tego, że przy realizowaniu danej inwestycji, miejsca, które mogło być kiedyś na przykład zabudowane, mogą się pojawić pewne problemy, więc to powinniśmy przewidzieć, ale procedury miejskie, no niestety, jak widać, w tym wypadku zawodzą. Oczywiście, tu się zgodzę. Z tym, że akurat w tym przypadku, jeżeli nie ma wpływu wykonawca na to, co jest pod ziemią, dostaje nieprawidłowo przygotowane dokumenty, no to wtedy ciężko winić go przy obciążać karami. Zgadza się, dlatego ja uważam, że to jest wina urzędników i wcale nie mówię, że do końca wykonawcy. Więc cały czas skupiamy się koło tego Urzędu Miasta i co panowie, jest jakieś światełko w tunelu? Kto teraz musi, bo tak wszyscy, jak powiedziałam, stoją, czekają i kto wykona pierwszy krok? No, mam nadzieję, że miasto. Bardzo głęboką nadzieję, że nie stoją wszyscy i nie czekają, tylko prowadzone są rozmowy i te rozmowy się zakończą jakimś bardzo szybkim, zakładam, ruchem. Przecież. Ale wiemy już, że rozmawiają, że tam aż rozmowy wrą, czy nie? Bo tak na razie piszemy, o tym mówimy i tak to wszystko. Ja się zastanawiam, czy te rozmowy zmierzają w dobrym kierunku, ile w ogóle one trwają, ponieważ z tego, co obserwujemy, to raczej urzędnicy i prezydent z wykonawcą wymieniają się pismami. To jest takie przepychanie. Tak, jeden wysyła pismo, że nie weźmie odpowiedzialności za to, że coś się w tym pawilonie stało, na co prezydent odpisuje, że nie przyjmuje tego, że rękojmia została cofnięta i tak panowie sobie do siebie przesyłają listę, a wszyscy Szczecinianie, wszyscy mieszkańcy naszego miasta na tym tracimy, bo dalej 8 milionów jest niewykorzystane, tak jak być powinno. I czas leci, ale tak jak pan powiedział, nie jesteśmy zobowiązani, miasto nie zobligowuje nas czasowo. Już wkrótce Township Races, nie wyobrażam sobie, żeby na regaty była taka sytuacja, moim zdaniem to jest nie do pomyślenia. No niedopuszczalne, ale miasto nie ma żadnych kar, nie nakłada za opóźnienia, więc pewnie jeszcze pisma do siebie jakiś opłata czas będą... Opłata symboliczna. Opłata symboliczna, więc pewnie jeszcze jakiś czas będą pisać do siebie, prawda Grzegorzu? Prawda. Czy jesteś większym optymistą, że coś na dniach się ruszy? No chciałbym być optymistą, mam nadzieję, że w końcu ta aleja będzie wyglądała jak powinna wyglądać. Więc optymistyczne. Liczę na to, nie wiem kiedy to nastąpi, ale liczę na to. Optymistyczny akcent od naszego blogera. Proszę Państwa, to już wszystko w dyskusji dzisiejszej politycznej Alei Kwiatowej. Gośćmi w naszym studiu był Przemysław Kazaniecki z Platformy ze Stronnictwa Demokratycznego, przepraszam bardzo, i Arkadiusz Marchewka właśnie z Platformy Obywatelskiej. Dziękuję. Miłego popołudnia. Dziękuję serdecznie i Grzegorz Kluczyński. Żegnam Cię, Grzegorzu. Dziękuję. Proszę Państwa, zapraszam w tej chwili na serwis informacyjny. My widzimy się tuż po nim. Do zobaczenia.